Cześć, siemano wariaty, witajcie z tej strony Boluś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka, polska wieś, oczywiście z Brączusiem. Siema. I dzisiaj już wreszcie kamerki dobrze ustawiłem, mam nadzieję, że tak już pozostanie na te najbliższe odcineczki u nas. Jak widzicie, no Bizon na pierwszym planie, ale nie, dzisiaj żniw nie będę robił, bo Bronuś się bierze za żniwa, jedzie kosić sobie pszenicę, bo to już czas. My w dzisiejszym odcinku, tak, będą nowe nabytki, ale na razie póki co trzeba się po prostu wziąć za dalsze zbieranie. Z naszego konta od samego począteczku, jak już widzicie, ubyło 13 tysięcy jeszcze, ale to z racji takiej, że czytałem wasze komentarze i faktycznie tutaj się troszkę zamotaliśmy, że tak powiem, i nie sprawdziłem tej ceny paszowozu, ile mniej więcej powinien kosztować w życiu, no tak rzeczywiście, a ile my zapłaciliśmy w grze. W grze zapłaciliśmy 25 tysięcy, pamiętajcie, że nasz przelicznik euro to jest taki sam jak złotówki, czyli 1 euro to 1 złotówka, nie chcieliśmy się bawić w te różne przeliczenia i w ogóle, dlatego też będziemy starali się ogarniać te maszyny w taki sposób, żeby nam to jak najlepiej pasowało w grze i nie utrudniało nic. No i ten paszowóz, z tego co tam patrzyłem, 30, prawie po 40 tysięcy, także zabrałem sobie jeszcze 14 tysięcy z konta i myślę, że za ten paszowóz jesteśmy kwita. W dzisiejszym odcineczku kupimy nowy nabytek, ale nie będę wam na razie mówił, dowiecie się później. Jak sami widzicie, powoziłem całe siano, troszkę czasu mi to zajęło, aby ogarnąć serwer. Ale się cieszę z racji takiej, że siano mamy skończone. Generalnie też z góry już bardzo serdecznie pozdrawiam rolnika, bo ogarnął nam problem, który wystąpił w poprzednim odcinku w Brączusie. Jeśli nie oglądaliście, to bardzo serdecznie zapraszam. Bo jak pamiętacie, mieliśmy problem z paszowozem. Ja sobie też Wi-Fi wyłączę, bo tu będzie nam strykało. A ja już nawet wyłączyłem przed odcinkiem. Także tutaj bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną pomoc na naszym serwerze. A się okazało tak, że po prostu nasza prasa miała coś takiego, że mimo że belki wyglądały, że są z siana, to i tak były strawy, dlatego na paszowóz nie przyjmował, poprawiona została tylko prasa i na całe szczęście się udało, myśleliśmy, że coś z paszowozem będzie nie tak, ale wszystko jest w porządku. Dobra, ja sobie tak, drzwiczki mogę jakieś otworzyć, o, drzwiczki możemy sobie otworzyć, dzisiaj upalnie. Ale jak Bizonem napieram, nie? Co? Ale tu Bizonem napieram. O, Bizonem jest napierane, czekajcie, ja sobie schoweczki poprawię, żeby Bronka dobrze słyszeć. I generalnie tak, jedziemy sobie zbierać słomę, bo skoro nie udało nam się w poprzednim odcinku zrobić tego paszowozu i w ogóle, to postanowiłem, że pozbieram trochę słomy, jest siano, także dzisiaj umieszczam sobie chociaż ten jeden z jeden paszowóz. Już troszkę też pozbieram tej słomy, jakby nie patrzeć. I wtedy weźmiemy się za nowy nabytek i kolejną pracę. Tutaj już będziemy mieli wykorzystane, czekajcie, 60 plus 30, prawie 40, 95. No, 95 tysięcy gdzieś, więc nam zostaje jeszcze z tej pierwszej kwoty, którą 35. dostaliśmy, 35 tysięcy. Mam nadzieję, że za to jesteśmy w stanie kupić owijarkę. Widziałem, że coś podsyłaliście. Ja już do sąsiada wcześniej dzwoniłem zapytać się, czy przyczepa będzie mu potrzebna, bo my wiecie, no żniwa, nie chcemy też brudzić sobie przyczep. A on ma tu też taką starą, którą nie używa, kiedyś tylko była ona do belek, więc jest ona tutaj, jest jak najbardziej. Więc pożyczymy sobie od sąsiada przyczepę, przywieziemy trochę słomy i będziemy brać się za robotę. Z góry też przepraszamy was za no tą małą przerwę, która znów wkradła się na kanał, ale wszystko to było spowodowane targami. Ten wcześniejszy wyjazd, później u mnie jeszcze kilka dni byliśmy. Do tego wyszło tak, że po powrocie trafiła nam się 18, Bronek jeszcze do pracy i nie było kiedy się praktycznie zgrać. Adaś też musiał pozałatwiać sporo spraw, więc praktycznie dopiero wczoraj nagraliśmy sobie braci Pierdolins, na których bardzo serdecznie zapraszam. I też od razu na od zera do Bronka. No dzisiaj będziecie naprawdę mieli zawalone, bo wszyscy coś wydamy, ale no to o to właśnie chodzi. Powracamy sobie już na spokojnie. Ale jak widzimy, kurde, hamulce i światła się podpiły, to taka ta przyczepa zła nie jest. Fajna w ogóle ta przyczepa. No. Bo sąsiad by chciał ją sprzedać. Nie wiem, można by było zagadać, bo i tak nie wiem, czy on wozi, czy coś jeszcze trzyma. Ale kurczę, bo żonę w piwnicy. Dyszel jest zajebiście pięknie, co? Żonę w piwnicy trzyma. Jo. A, Boże, się przestraszyłem, że to na sieczkę kosić. Mój Jezu, by było. Ale patrzcie, ej, wiecie co? Tutaj jest to skrzyżowanie, o którym mówiłem o wypadku. Wczoraj zbierając sobie siano, znów był wypadek. Drugi raz, czyli nieuniknione, że kiedyś na odcinku uda nam się trafić na wypadek, nie? To będzie chyba pierwszy wypadek w farmingu samochodu. Czarny punkt tam jest. Jo, co będzie tak zrobić? Najgorsze jest to, kurczę, że znów nie zrobiłem tych gwiazdków. Muszę sobie to na spokojnie ogarnąć, kiedy przed odcinkiem. O, ale ej, modne odbijanie kierunków mam. I nie popsuł nam serwera. Co masz? Modne odbijanie kierunków. Bo ja teraz wrzuciłem kierunek, a...
Normalnie ładnie mi go nie kupił. Nie wiem, ja Bizona napieram. Powiem wam, u nas pogody teraz to jest straszne upały przyszły. No ale to grze tak samo. No jakby nie patrzeć, grze tak samo. Tutaj napieramy od samego rana. 10 tak ładować ją? Co? Tak byś ładował? No na razie tak chcę poładować, bo ona nie ma burt, miałem rzucać. A ma funkcję ogólnie ten? Zbierania czy nie? Wiesz co, Adam podobno ostatnio szukał. No jest problem, sami wiecie jaki jest problem z modami. O. Jaki jest problem z modami w farmingu. I niestety no Adam szukał. Niby jakaś ostatnio wyszła autosanka. No ale niestety podobno i tak nie zbiera, tylko na zdjęciach tak było, chyba ktoś sobie poustawiał i w ogóle. Jeżeli macie jakąś przyczepę, nie musi być to już Polska, tylko po prostu, żeby fajnie zbierała, to dajcie znać w komentarzach. Przydałem się po prostu, żeby poza odcinkami też troszkę pozbierać. Ja obiecałem wam, że no to zbieranie zrobię. Nie chciałem już siana, bo mówię, z sianem sobie jakoś poradziłem. Mówię, i tak tej słomy będzie jeszcze do zbierania. Kurczę, gdzieś jeszcze ogólnie widziałem widły ostatnio, nie wiem czy to był fake czy nie fake, muszę to ogarnąć też na spokojnie. Na razie cieszę się, że udało, miałem chociaż tą chwilę i ten serwer ogarnęłem, bo uwierzcie, że no troszeczkę czasu mi zajęło to zbieranie tych kostek. Nie ma pojęcia, jak tych kostek mogło być, ale jest naprawdę tego sporo, choć obstawiam, że kilka paszowozów i tego nie ma, bo na paszowóz wychodzi około 20 kostek, więc to jest naprawdę... Naprawdę szybko będzie to nam ubywało. A propos jeszcze przyczep, bo tak czytałem sobie wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem, była Bronka albo swoim, już dobrze nie pamiętam. I widziałem właśnie jak pisaliście na temat, czekajcie, pasy sobie zapnę, wiem, że to... A nie, powinny, ogólnie pasy powinny je złapać. Tylko po prostu tego nie widać, tak? Bo kostki, no, że są, jak, są, bo są, że tak powiem. Bo nie są oryginalnie wydane, tylko przerobione z dużych. Więc tutaj są problemy. Może jest kostek, tam jest też szok, nie? No, są problemy też z przyczepami. Ja generalnie, no tutaj, żeby sobie pomóc poza odcinkiem, pobrałem sobie przyczepę z tym autoladerem, gdzie sobie fajnie te belki, wiecie, ładowało mi niby kostki duże, wiecie, różnica pomiędzy nimi, ale jak je później opuszczałem, to wszystko było, było w porządeczku. Ogólnie pszenica słabo sypie. Bo ona tam nie było czegoś, nie mieliśmy... Wapna. Wapna nie mieliśmy zrobione. To nie było zwapnowane niestety. O, ja pierdolę. Ja pierdolę, na sztorcją postawiło. O, teraz ją. Dobra, jak tak będzie, bo nie chcę się... Jest ciągnik w ogóle do przyczepy? Co? Tak, 60 stoi. 60 możesz brać, bo dzisiaj 60 nie będę... Znaczy nie, będę używał, ale później. Będę musiał pod tą... To możesz sobie podprowadzić jedynie. Jakbyś... Jakby co do podkładu, to zostawiam ten. Odczepiam. Dobrze. Chcę podczepić później. Bo ja będę potrzebował właśnie na ten. Do ładowania paszowozu. Kurde, najbardziej mnie boli to przestawianie belek. Szkoda, że jeszcze nie wyszła taka opcja, że wiecie, jak trzymamy coś w ręku, można to obracać. Czasami łapiemy daną rzecz i gdzieś potrzebujemy to fajnie postawić, no i niestety się kurczę, ale nie da. Też duży... Właśnie dużo komentarzy było na temat tego, jakie pojemności przyczep mamy ustawić. Tak, to widziałem. Niby małą mamy... Niektórzy chcieli, żebyśmy zostawili w ogóle, bo dlatego, że jest w litrach. My nie możemy się przyzwyczaić, tak, wiem o to. Wiem o tym i to już od samego początku farminga, że zamiast litry my mówimy tony i później wychodzą takie rzeczy jak właśnie ostatnio. I ludzie nam tutaj pisali, że to jest dobrze ustawione w litrach. I żebyśmy tak zostawili, niektórzy tam chcieli, żebyśmy zmienili na 6 i 8, więc no tutaj są podzielone zdania, ale wydaje mi się, że po prostu jest to dobrze, jeżeli jest to w litrach. Ale ładne. No, serio. Nawet jak w szkole. Sprawdź, ja tam na tym komputerze też nie były głupie zdjęcia. Można by było coś. To jest monitor dobry do tego. I kurczę, i fajnie idzie to zbieranie. Myślałem, że będzie bardziej tragicznie. Ale źle nie jest, ja też jakoś mega długo nie chcę zbierać, bo mówię, chcę wrócić z tym jednym transportem praktycznie i sobie od razu z niego załadować też paszowóz, jakby nie patrzeć, bo jednak teraz trzeba tego TMR-u namieszać. Z tego co patrzyłem, bo umieszałem sobie jeden, żeby zobaczyć czy już na 100% wszystko działa, żeby w odcinku z Unii było jakiejś lipy i generalnie wyszło tak, że można by było więcej nawet niż 2000 słomy wsypać na dany paszowóz. Tutaj trzeba będzie po prostu, no tą możliwość mamy na pewno lepszą niż na od zera, że możemy się tutaj bawić z tymi ilościami, ponieważ jak sami dobrze wiecie, tutaj no belki małe mamy po 200 i łatwiej nam będzie dopasować jakieś różnice, jeśli chodzi o właśnie te TMR. I tutaj myślę, że jak najbardziej będziemy się z tym bawić. Dobra, tą sobie tak postawię. Mówię, to jest farming, tu się nie da realnie poukładać.
Ważne, żeby na przyczepie, żeby nie spadł. Ja, bo mógłbym sobie od dołu. O, mógłbym sobie od dołu. Tu używa serio. O, dobra, pięknie. A że się do wlocie złapał. Bo mógłbym sobie tutaj normalnie wziąć i troszkę ją przepchnąć, wtedy miałbym dół wysunięty i w ogóle, ale ja się boję, że nie zmieścimy się u nas w dowiastku. Gdzieś kolizja będzie mi to podspada, to po co się dobawić? Jeszcze też trochę boli mnie, że nie można... Masz szybkie bieganie chyba. Nie, nie mam. Nie mam, bo już sprawdzałem to wcześniej. Niestety, ale szkoda, że jak jest ten mod do ustawiania prędkości biegania właśnie, do szybkie bieganie tak zwane, to że nie można jeszcze jakiegoś trybu trochę wolniejszego sobie włączyć, bo to czasami jest przejechane, jak sami widzicie. O, dobra, gitarka. Tutaj tego pola gdzieś obstawiam, 3 zbiorniki. To no, tragedia. 10 ton będzie. Nie no, to nie jest tragicznie, nie? Jak bez wapna to i tak nie jest źle. O, dobra, postawiam. Ale zawsze mogło być lepiej, jakby było z wapnem, ale to na pewno by było dużo lepiej. No jednak wapno to je 20%? W ogóle ty przewijałeś dzień w końcu, czy nie? Tak. Dzień przewijałem, bo też trochę pieniążków nam zabrało. Więc dzień teraz już, jak mówię, jest przewijany. Gramy sobie dlatego na 5, żeby nie było. A po prostu chcemy, żeby ta pogoda była o wiele ładniejsza tu na tej serii. Dobra, mleka mamy 11 już znowu. No to jest akurat, nie powiem, te krówki nam tego mleczka produkują ładnie. 11 tysięcy litrów mleka to jest 20... Bo my nie wywieźliśmy tego wtedy do końca, nie? 25 tysięcy zależy jeszcze, jaka cena, nie? No, bo my nie wywieźliśmy, dlatego mam tyle tego mleka. A jest cena za mleko może? Nie, 1400 jest tylko. Ja dzisiaj beczką wróciłem dopiero z mleczarni. Czy pszenica jest w cenie? 960 to nie? Nie no, mało. Nie. 1200 sprzedawaliśmy na od zera. Kurde, ale mi się teraz znowu tak dziwnie postawiła ta belka, ale dobra. Miałem chęć sobie w ogóle powrzucać, tak na podpierdziel. I to nie było na bezbór ciężko. Bo tu już widzę, 12 minut już mamy. Klikłem prawy przez przypadek, nie pytajcie. Ja myślałem, że ona się tak zbugowała, nie? Że ona odleciała. Nie. Ale że się przerzucił, chłopie, nie? Ona już wyschła, bo ona wyschła, bo akurat gdyś popadłem na nią, to już zdążyła przesnąć. No ja mam tutaj koszenia na cały odcinek. Jo, no ja będę robił u ciebie później fajnie, także... A kiedy przyjedziesz pracować tu? No, niedługo. Niedługo będę, bo mówię, zaraz jadę sobie. No ja będę miał tu już trochę obkosione, zanim tu przyjedziesz. Kurde, serio, ona mi się nie położy, no. Gdybyś pierwszy co mieszał TMR, czy pierwszy byś pracował? Wiesz co, namieszam sobie TMR-u. Jo? Chyba. Czy mój, ale... No jo, bo ty musisz trochę mieć obkoszone. Ja bym wolał, żebyś miał właśnie obkoszone, bo TMR będę za jakieś 3-4 minuty mieszał. No dobra. Więc... Obstawiam, że weź jechać i wszystkie bajki spadną. Jo? Dobrze. Dobrze, mam pacy. O, dobra, teraz te sobie już mogę powrzucać, jakby nie patrzeć. Kurwa, ta myszka naprawdę jest mega, gdzieś czasami ten palec poleci i... Już jest masakra. No ale skrzyła ta myszka. No, strasznie. Gdzieś lekko praktycznie dotknęłem. Ale tutaj naprawdę polecam Sicilius Rival 600 chyba, no, dokładnie. Nie powiem. Naprawdę myszka jest no przekozacka. Chociaż ja na tą swoją też nie narzekam. Ja ją używam już w sumie nie wiem ile, długo mam ją. No, myszkę drugi rok? Mam długo, co? Drugi rok? Ty miałeś długo tą białą też Siciliusa chyba. Biała była to co innego. A. To nie była Sicilius. Miałem Siciliusa kiedyś jedną, to mi się rozwaliła. Ale ta to naprawdę trzyma. Tak samo klawatura też SteelSeriesa i powiem wam, że no nie ma lepszych, naprawdę nie ma lepszych. No ale to cena swoje robi. No klawatura 700 zł, nie? No to też nie ma co ukrywać. Dobra. Jakby nie było, jest bardzo miło, o tej porze każdy wypić może. Ja zaraz sobie jeszcze zrobię zapis, bo żebym później, kurczę, mógł sobie jakąś miarę miniaturkę cyknąć. Z tak naładowanymi kostkami miniaturki ładnie nie zrobić. No to ja sobie to naładuję od początku. 3 godziny będę miniaturkę coś tutaj robił, nie no. Myślę, że raczej coś innego będę chciał uchwycić na miniaturce. Ładny nowy zestaw, który będzie na dziś. Ale tu kurwa krzaki mordo trzeba wyciąć. Czekaj. Nie przejadę ty. Gdzie to takie? A to są u nas w tym rogu. W ogóle trzeba coś pomyśleć na temat tej łąki, która jest ogrodzona tam. Bo ciężko się tam wjeżdża i w ogóle wziąć to kiedy zrobić właśnie, pomyślę coś na temat na odcinek to, żeby taki nieużytek wreszcie coś z tego zrobić. Bo tam niby kosiliśmy tą łąkę, ale tak wam powiem szczerze, że
to było takie koszenie, bo koszenie ciężko tam wjechać czymkolwiek. Więc... Nie wiem, moim zdaniem możemy ją kurwa... Nie, ja bym połączył to z tym polem, nie? Myślisz? No. Opłaca się. A jak nie, to tam zrobić sobie małe napyrki. Właśnie, ostatnio, a propos pyrek, tak, będziemy szli w następnym sezonie. Prawdopodobnie już w ziemniaki, bo ostatnio wchodzę sobie fajnie, nie? A tam tak, i kopaczka, i sadzarka wyszła. Tylko no, no mówię, największy problem będzie pewnie... No dobra, już nie będę ładował więcej, bo mi spadają. Największy problem będzie z... Kurde. Położę to tu gdzieś. Dobra. Jobany wro. O, widzę miejsce. Widzę miejscówę. Najgorszy będzie problem z... Później z załadunkiem w ogóle tych ziemniaków. Jeżeli ktoś z was bawi się w polską wieś, to dajcie znać w komentarzach, czy jest coś w ogóle fajnego, czym można w no, takim dość realnym stylu pozbierać te ziemniaki. Bo jakoś nie widzi mi się później jeździć łyżką w redlinie za tą kopaczką i tego zbierać. Więc dobrze by było jakby chociaż ten krukowiak. No, jestem ciekawy Fałena, czy ma zamiar go przerabiać. Może właśnie jakby nie zapomnę, to napiszę do niego. Chyba, że już nawet ogłaszał to gdzieś. Jeżeli tak, to napiszę w komentarzach. Można pozbierać łyżką i udawać, że się ten, nie? Że się niby redzi. No, no, no ale to też taki kurde. Nasza łyżka niby 500, a obstawiam, no wiesz jak ziemniaki sypią. No. To by było akurat trochę przerąbane, nie? Sam dlatego sobie... najlepszy tutaj to byłby ten krukowiak, nie? No, jakby nie patrzeć. Wtedy by nie było żadnego problemu i jeszcze zajebiście by wszystko wyglądało, nie? Wiecie co, ja sobie zrobię tak, że tą przyczepkę postawię sobie gdzieś tutaj. Bo nie chce mi się teraz rozładunku robić tych belek. A i tak trzeba będzie to wozić. O, ona tutaj będzie można z każdej strony przejechać, więc myślę, że nie będzie problemu. Nie wiem jak dźwięki w ogóle, czy... Powinno muszę być zapamiętać, okay. Że po 40 i zobaczyć w następnym odcinku, czy to zwiększyć, bo wiecie, niby w słuchawkach, ciężko mi też to jakoś zobaczyć, niby w programie jest cicho. Niby w programie widzę, że cicho, zależy też od danej maszyny, w końcu to polska wieś. Na Bizonie nie jest cicho. No na Bizonie nie jest, właśnie ja to sprawdzałem sobie wcześniej na Bizonie. Ale kurczę, jak siebie nie słyszymy w słuchawkach, tylko tak obok siebie, to jest całkiem inaczej. Dobra, bierzemy nasz piękny paszowóz, bo to trzeba powiedzieć, że naprawdę ten paszowóz no mega nam się tutaj wpasował na tą serię. Nie wiem, czy był taki w ogóle fajny w 17. W ogóle zawsze był problem z paszowozami. Więc tutaj naprawdę mega się cieszę, że taki wyszedł i to do 19. Dobra, my sobie tutaj tak wjedziemy. Teraz czekajcie, ja mam tam siana, tak? Siana, dobra. Siana sobie wrzucimy. A te kostki teraz działają jako z powrotem, tak? Tak, siano. Tak, normalnie działają. Całe szczęście, bo najbardziej się wkurzyłem troszkę w jednym momencie. Jak właśnie rolnik mówi, że chyba prawdopodobnie trzeba będzie prasować od nowa, nie? A jestem w, tak po półtorej godzinie już mniej więcej układania tego stogu tutaj. Dobra. Włączamy sobie wałek. Ale się drze. Skubaniutki. Przejdę tutaj po paszowozu i o, przejdę. Tutaj jeszcze też to wchodzenie po drabinie jest trochę w miarę ciężko. Dobra, trzeba teraz dobrze policzyć, ile wrzucamy. Muszę wrzucić kostek 5, 10, 15, 20. Nie wrzucę. 20 kostek siana. No to daje nam 4 tony. No. No fajnie. Więc to mamy raz, dwa... No tutaj jeśli chodzi o te snopki, to uwierzcie, że to naprawdę fajnie będzie wyglądało, bo patrzcie, z tej strony 4, z tej strony będzie siano, a z tej strony będzie słoma. Także no tutaj wchodząc sobie na to, wjeżdżając paszowozem, jesteśmy w stanie ogarnąć sobie prawie że TMR, bo później jeszcze dosypać kilku kisorki. 4, to by była 5, pewnie już coś popieprzyłem, 6, zaraz będzie pisze komentarzy, 6. Dobra, tą rzucę na koniec, 6. No i tak muszę zejść, dobra, to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałem, o tych schodach. Nie gadaj, że coś było, ale... bo jest taki jakby, kurczę, pierwsza deska, na którą jak źle wejdziemy, to już jest koniec. Dobra, nie, nie mogłeś podnieść na tej? Nie. No dlatego, że jest za blisko, poszło 6, 7. Beka. Tak jeszcze nie robiliśmy TMR-u. No nie, bo mówię, my w ogóle nie robiliśmy chyba TMR-u. Nie, w 17 nie wiem co my robiliśmy. Mieliśmy chyba ten taki...
wycinak do kisionki to można nazwać. Ja teraz nie liczyłem, czy to gada. 11. No tu jedynie jest fajny plus, że możesz sobie zejść i zobaczyć, nie? Dobra, to jest 13 niby. Też kurczę, powiem wam, starałem się to poukładać. Wszystko ładnie, pięknie, dopóki... Jest problem, że jak bierze się belkę... O, patrzcie, co się dzieje z innymi belkami. Jakby w interakcję wchodzą... Napina, jak i zaczyna to się wszystko trząść. Więc jest wtedy... Jest mega problem z tym. A jak ze środka wyciąga, ze ma skurde z góry? No bo i te chciałem z góry, bo z dołu, bo i tak ja wiem, że jak ostatnio badałem, bo i tak już się nie mieściły. Bo już jest, co? Czy nie? To z dołu weź. To ja. Nie, już czasem nie jest już wtedy tam. Nie, jeszcze mam ile? Bo chyba jeszcze. Tak. Dwa tygodnie. O, jest. Dużo? Ja, to jest też spoko, że można sobie tak porzucić. No i... 3,5 drabinę teraz. Ja. No tak, jak to schodzi to koszenie tutaj? Albo się ładnie pokuszą, do prasowania zajebi się. Raz, tam była dwa. A słomę? Słomę tak, przywiozłem sobie na przyczepie. Już nawet fajnie sobie podjechałem. Słomy też ile? Słomy więcej? Nie, no słomy to 2 tony, czyli 10 belek. A, no tak. Tylko, że ja mówię, no można tutaj pocudować. W takiej racji, nie, że... Czekaj, ja sobie bliżej chyba podjadę. Ale tu fajnie w ogóle na wałku chodzi ten paszowóz. W ogóle jak ciężko ma, zobaczcie, to się rozpędzić. Jak wałek ma włączony, to też to realnie w jakiś sposób. Ej, ładnie to wygląda. Ja mam najgorsze skoszone. A, dobra. Co? Trochę nierealne to teraz. Zapomniałem odpiąć. Czekajcie, włączę to. Wyłączę wałek. Co odpiąć? Czepię. Zapomniałem pasów transportowych. A wolę to zrobić na L. Będzie raczej szybciej. O. Będzie szybciej niż ja mam teraz się 15 razy bawić i te pasy gdzieś tam wyszukiwać w ogóle. Na tej przyczepie. Dobra. Bez więcej mieszamy się jeden, tylko jeden? Nie, tylko jeden. Nie chcę jakiegoś mega długiego odcinka. No i dobrze, to tak, raz. Teraz. Dwa. Teraz zajebiście jest, nie? Fajnie, nie no kurde, jak to fajnie wygląda, nie? Trzy. Kozak naprawdę. Najlepsze to sznurki, jak je wciągnie tam kurwa, chyba. No, to jedynie taki problem. Do chwilę? Sześć. Mówię, ja będę tutaj patrzył, jak się wydaje. To jest to, że kurde, jak nie wiem, liczyć kartkę sobie do rogu i zsyłam i zliczyć na górę, bo jeszcze gdzieś się pomylę, będzie przypał. Nie chciałem rzucać jej, bo boję się, że gdzieś przeleci. Kiedy chyba? O Jezus. 10. Co? Za dużo. Ja chciałem więcej słomy dać, bo wiem, że można. A słomy będziemy mieli nadmiar. A. Więc tutaj chcę zobaczyć, czy plus jedna więcej słomy niż kiszonki dużą różnicę zrobi. Ja obstawiam, że myślę, tak lekko można by było do 3 nawet kostek słomy wrzucić więcej, nie? Czyli te 600 tutaj po mieszaniu z sianem. Ty tam powiedz mi, gdzie stoi ta 60? Na polu. A, dobra. A co, przyprowadzić ją? No już to podjadę. To od razu może zboże wziąć ze sobą. Tak? No bo tam jest chyba full przyczepa. Dobra. Znaczy ogólnie będziesz musiał najpierw jeszcze do mnie podjechać. Bo ja mam też pełny zbiornik. Ale nie wiem, czy to jeszcze coś wejdzie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Tu zostawiam go na obrotach i on sobie tutaj miesza. Po rower już nie będę szedł, pójdę sobie pieszo, pójdę, bo co? Ale pięknie napiera tutaj widzą. Co, full masz? Ja jestem, jeszcze weź do ciebie, Okej, ja do ciebie dojadę. Łyżkę gdzie odczepiałeś? Po domu. Dobra. Ty, wiesz jak ja mam słabą skrętność, możesz do przodu? O jo, bo ty tam masz wykoszone, całe szczęście. No tu 60, no mówię, całe szczęście, że jest teraz ten zetorek. Bo jakby nie patrzeć, to... do 160 ciężko polu. Ale pinka przenika.
Chyba na konstrukcyjną pójdzie. O, chyba jo. Jeśli to dobrze ustawione, to popiękny zwany Bizon. Dobra. Bronek tu napiera. A ja 60, 1, 2, pa. Piątkę od razu. Piątkę zacapował. Co za świr. Świr paleta. Nie, faktycznie, tu słomy, a słomy. Ładnie podzielę. No, tutaj jak najszybciej to załadować, bo kurde, nowego nabytku za dużo nie potestujemy. Aha, dobra, ja miałem wysypać. Boże, teraz chwilę ci zajmie to ładowanie. To łyżko mało. Nie! Robiłem ten, to... Ile na pewności? Czekaj, ja nie wiem czy tyłem. My mamy ten? My mamy sypu z tyłu? A, nie mamy. Bożem trzeba. Ale czemu ty sypiesz do silosu? A co miałem robić? Rzepak przez silos. Aha, no tak, dobra. Ja, zostawię na przebie. Ja popierdolił. A tu się za zaułek będziemy. Będziemy starać, żeby kurwa na skupę, widzę co narośnie, ale... Musimy się teraz gdzieś wycofywać, ją do garażu, raczej to nie będzie padać. No jo, ja zapomniałem, że właśnie, wiesz co, ja w ostatnim, ja w ogóle przed twoim, teraz przed moim odcinkiem, po twoim odcinku patrzę, rzepak na przyczepach, tam zostało chyba 2-3 tony, mówię, dobra, gdzieś wysypię sobie w tym garażu, nie? Mówię, miał iść na sprzedanie, ale tak później myślę, że przecież kurde, my mieliśmy rzepak trzymać w silosie i czekać na dobrą cenę, bo rzepaku najwięcej zarobimy. I tak mówię, dobra, to sypiem, a mówię, przecież pszenicy i w ogóle tego wszystkiego to będzie mniej, to będzie można je sypać na te... na klepisko. A ile? W ogóle nie ma ceny czasu, że pakłem kiedyś jakieś? Jak ja patrzyłem, była tam 2200. No. Jak wtedy patrzyłem, była 2200, więc widzę, że za dużo się nie zmieniła. Dobra, obróćmy się. Tam chwilę jeszcze, a no, będzie zaraz, ja zaraz będę kończył, to sobie już weźmie zestaw. A 60 na dwa koła. Ale jak do, patrzysz... Bo szóstki nie ma, nie? Co? Bo szósta? Nie ma, jest na sklepie, już stoi po nowy nabytek. No dobra. Muszę zaraz. To ja będę chciał dużą przyczepę teraz. Kurde, tu trzeba tak idealnie trafić tą naszą łyżką. I tak mimo wszystko ten tur gdzieś wadzi, nie? To jest też trochę przypał. Kurde, takie pytanko. Co? Gdzie jest druga przyczepa? W garażu. Tu jest. Ja o to mówię, by miało padać, to wiesz, tak jest. Zawsze będę lepiej wystaje. Oj, pracę nie wykręcę w ogóle tu. Kurwa, jaki rozpizdziaj. O to 60, nie, no tu trzeba będzie coś kiedyś pomyśleć o tym, którzy nie wiem do zadania. Zdarzyłem drzwi, przypadkowa prasa stała przy drzwiach. Teraz muszę wszystko poprzestawiać, dwie przyczepy i prasę. No, już na spokojnie ustawisz. Ja zapomniał, że to żniwa. Ja nie wiedział, że to tyle odda, wiesz? Ale jebany na obrotach, nie? No, ale ty dopiero zacząłem teraz słyszeć, jak ty wsiadłeś. On co? Zgasł? Co? Cały czas chodzi, jak ty podszedłeś? Nie, jak jestem tak, to nie słyszę tego, jak siedzę. No, jak siedzisz, no? Nie w szoku. Ile tam jest, powiedz mi? 8 ton. Co? 8. O ja pierdziele, to jeszcze nie pozostały. Ty, w ogóle, kurde, z piszonką, to widzę, że to tak będzie chyba problem pierwszy, co z piszonką, więc następne po to złomki, to... Choć nie, będziemy mieli owiarkę. Jo, no to następny pokus ci tak, czy tak. Ej, fajnie tak na polski. Nie, szczerze? Ja nie pamiętam, czy my kiedyś na naszej którejkolwiek polskiej wsi mieliśmy taki fajny paszowóz. Mały i w ogóle robiliśmy TMR. Bez Maraja, bo cię przejadę. Bronek 1,5. Bronek 2. Zostawiamy tutaj teraz. Na razie jest dobrze. Ile tam? Będzie okej, ogólnie z tym słomą i wszystko. Czyli nadal możemy się... No mówię, tej słomy będzie najwięcej, więc tutaj po prostu musimy starać się, żeby jak najlepsze proporcje ułożyć ze słomą. Żeby jak najwięcej tej słomy można było wrzucić. Bo mówię, no jakby nie patrzeć, to i piszonka, i siano, to na wagę złota na tej serii. Jeszcze jedna łyżka nie cała. Dobra. Kierownica mi tu odjeżdża, na całe szczęście będąc u mnie, no tutaj już prawie cała, o kurwa, cała ręka wchodzi. Nie wiem, chyba za jakiś kabel złapałem i ciągnik zaczął cofać. Cała ręka już wchodzi pod kierownicę. Ale film nagrywam, jak ładujesz. Piękne ujęcie. O. I gitara. Dobra. Trzyma koncercie Marian 60. Ale co rozdać krowom? Bo to akurat już 13, prawie jak u Krzycha. Krzychu tam koło 14 chyba daje. Rozlaga, że razem gdzie indziej zostawiał łyżkę, to byś nie szukał. O! Dobrze ją w miarę widać.
Generalnie jeśli chodzi o Cyklopa, bo tak, widziałem, że pytaliście o Cyklopa. Cyklop jest w remoncie teraz i niedługo myślę, że już wreszcie go dostaniemy. Jednak o stary sprzęt trzeba dbać troszkę bardziej pod takim względem wymian i w ogóle, więc tutaj no mam nadzieję, że wróci do nas w dobrym stanie. Masakra, tą 60 gdzieś wykręcić, to jest kurwa... Serio się zablokowałem. O kurwa, ale popuściło z wałka. Nie no, w lewo to się tą 60 nie da skręcać, nie? Co robisz, mordo? Za mało się złamałem. Czekajcie, włączę sobie... Ale to jest fajnie, że te maszyny w ogóle reagują wreszcie na ten wałek. Musimy naprawdę z tamtej strony najlepiej by było wykręcać, ale tutaj też, jeżeli się dobrze wykręci, to jak najbardziej się da. Krówki tutaj i sianko i wszystko. Co? Czemu się obaliła 60? Nie wiem, no wjechałem na oponę przypadkowo. Jak wyjedziesz od razu z obory, to się tepi tam na ten, nie? Ja to będę widział przez szybę. Co? Nie, patrz! Nie, patrz! Ja pierdolę, no! Dobra, mamy rozdane. Ej, powiem wam, no, kurwa! Dobra, co tu ogarnij? No nie mogę! Ja się tepi, ej, weź sobie... Jak się pił, chłopie, olej się wylocały! Weź sobie Zetora, weź sobie Zetora. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem kupić nowy nabytek. Tak, tutaj pieniążki mam jak najbardziej i oczywiście dzisiaj kupujemy sobie prasę. Tutaj jest duży problem, był naprawdę mega wielki problem, jaką prasę bierzemy. Już się mega cieszyłem, bo znalazłem, dostałem tutaj właśnie od chłopaków prasę właśnie Sitme i działała i wszystko, ale kurczę, no tak mi się nie podobała kolorystycznie. Felgi jakieś puste, no wiecie, taka paintowata jakby z pierwszych farmingów w ogóle zrobiona. No totalnie mi się nie podobała, a już nie chciało mi się kogoś szukać, prosić na szybko, żeby ktoś przerobił, więc postanowiliśmy, że weźmiemy sobie klasa. Ustawiliśmy 60 tysięcy, szukałem, próbowałem znaleźć cenę tej prasy, nigdzie mnie się nie udało, patrzyłem, że używane kosztują około 30, więc no mówię, myślę, że jeżeli ta prasa New Hollanda tutaj kosztuje chyba tam 50 parę, no to ta jak damy 60, to myślę, że chyba źle nie wyjdzie. Jeżeli naprawdę dużo się pomyliliśmy, to dajcie znać w komentarzach. Bronek coś tam próbuje napierać w tą 60-kę. Dobra, my sobie ją kupujemy. Myślę, że no po prostu ten zestaw będzie naprawdę fajnie wyglądał, tej naszej 16 z właśnie tą prasą. No Sigma naprawdę spoko, bo jakby nie patrzeć, no to polski fajny klimat, ale to też trzeba tak gdzieś rozwojowo, no jednak marka Klas swoje robi, jakby nie patrzeć. No mam problem ogólnie. Co? Żeby wstać w ziemi. No ja ci nie pomogę niestety. Chcesz to się... jest to? Ja mogę ci doradzić jedno, bo ja też uderzyłem opony i 60 się obaliła. Męczyłem się chyba z dobre 10 minut, więc a zresetowanie trwało było około 2 minuty z dojazdem. Więc szczerze polecam ci bardzo serdecznie ją tutaj. Dasz mi kierownika? Czekaj, już szukam. Andrzeju, nie denerwuj się. Bronek, awansuj. Proszę bardzo. Jeszcze plus 5 tysięcy dla ciebie za twoje sprawowanie dostaliśmy. Więc tutaj generalnie to gdzieś wychodzi, że my swoich pieniążków mamy tutaj na tej serii około 20. Czekaj, 35, tak? Tam 15 tysięcy około gdzieś mamy, jeszcze mleko sprzedamy. To tragedii nie będzie, bo no już więcej kasy nam się nie uda raczej odłożyć. Obstawiam, że tą owijarkę kupimy. Coś tam nam tych pieniążków lekko zostanie, właśnie powiedzcie nam jak to jest, jeżeli nam zostanie przypuśćmy tam te 10 tysięcy i w ogóle, czy my możemy sobie poczekać aż dostaniemy te kolejne 30 tysięcy i wtedy dołożyć to do opryskiwacza, bo obstawiam, że opryskiwacz koło 40 będzie kosztował jak nic. Więc tutaj dajcie nam znać w komentarzach, czy tak można zrobić, czy tak to działa, że trzeba po prostu idealnie wykorzystać te praktycznie 120 tysięcy. I dopiero wtedy dostaje się te 30. I też możecie dać znać, czy może to być tak, że możemy sobie ze swoich pieniędzy dołożyć do tego, kupując jakąś maszynę. Bo to, czy trzeba to wykorzystać w całości i można dołożyć też swoje, czy też trzeba tylko to wykorzystać z tych pieniędzy, które są idealnie, które dostaliśmy. Więc jeżeli możecie, dajcie znać, bo akurat w ten temat aż tak bardzo się nie zagłębiałem, a na pewno w komentarzach się dowiem. Mogłem tędy jechać, bym musiał przez gospę popylać.
Ale tragedii nie ma. Ja cię kręcę, my dopiero dojedziemy na pole, bo będzie 40 minut odcinka, prawie jak z od zera. No, no dzisiaj trochę roboty robiliśmy. O, Bronkowi się udało uratować przyczepę. Dzisiaj. W ogóle Mordo, patrzyłeś, ile temeru jeszcze trzeba namieszać? Jak to tam jest u nas z krowami? Nie. Ej, ładna ta prasa. No, prasa jest naprawdę ładna, fajny zestaw w ogóle. Dlatego też mówię, no trzeba iść za techniką. No jak mówię, marka Klas, no to coś znaczy. Zajebiście wygląda ta prasa. No kurde. Dobra, kółeczka się rozkładają. Opuść może. Jo, ja wiem, muszę cofnąć tutaj, dopiero opuszczę sobie. Ale no dźwięk Zetora. O, jak się 16 wkręca na obroty też z nią. Już siada je przetrząśnięte. Generalnie zmieniłem sobie w tej prasie na 2000 belkę. Ja bym sobie mógł na kolejnym odcinku kupić tego owiarkę. Owiarkę, no i ty jako ja fajnie. Jak my będziemy podnosić te belki? Ja nie czaję. A no to jeszcze też musimy to wykminić. Będę myślał, nie? No tutaj będziemy myśleć, jeszcze jedna łąka jest, nic z nią nie robiłem, ani jej nie przetrząsałem, ani nic, także będziemy. No w razie czego najwyżej tego tura to szkoło tego, to zetora założymy i tyle. No. Znaczy po prostu będzie można przyczepiać tura, nie? Nie wiem, ja bym wolał ogólnie tura mieć przy zetorze, a przy 60 nie. Czekaj, którym było, ja wiecie co, zmienię sobie kontroler. Cześć, to że ja słyszę pikaniak, stoję koło ciebie? Tak? Rozładuj prasę na piątkę, dobra, spoko. O, i tu ta prasa chociaż jeszcze w środku wygląda, bo nie pytajcie o tą flipę, nie? Ale idzie, kurwa, nie? Fajnie, fajny zestawik. Nie, to tu jestem zadowolony z nowego nabytku, mam nadzieję, że wam też się spodoba. Że taki, a nie inny wybór. Jeśli chodzi o maszyny klasy, no to mamy jeszcze przetrząsarkę, z której jesteśmy naprawdę zadowoleni. Bo obstawiam, że no... Nie wiem, czy... No kiedyś na pewno wymienimy jakoś PGR wykupimy i w ogóle. Bo myślę, że tak to... Nie no, chciałbym tak w ogóle, żeby ta seria się tak rozwinęła. O kurwa, nie strzem pikania. Ty. Faktycznie. To jest fajnie zrobione. Co? Że tylko z bliska strzem pikanie. No. Inaczej nie, jak jestem w środku, spoko, mam na ta tekstura belek jest, to mi się podoba. Mówię, chciałbym, żeby ta seria trwała i trwała, myślę, że no w tym roku chciałbym, aby chociaż udało nam się postawić tą oborę i zobaczymy, czy udałoby nam się tutaj do 19 kupić to drugie gospodarstwo, bo nie ukrywam, że no fajnie by było nawet i jeszcze później w, co ja mówię, teraz mamy 19 to w 21 farmingu kontynuować nawet takiego biedaka do kozaka, jeżeli w ogóle jeszcze internety będą istniały. Ale no naprawdę, tutaj po budowie obory chciałbym, abyśmy wykupili to drugie gospodarstwo naprzeciwko i poszli w świnie. To by naprawdę było też fajne, bo no sami wiecie, z czasem będzie brakowało nam też miejsca na naszej farmie. Tutaj się zastanawiam też wtedy tutaj nad tą łąką. Jak na razie myślimy, żeby to po prostu te krzaki wyciąć, poprawić, to myślę, że z czasem może być taki ten, że pobudujemy tam jakąś wiatę po prostu. Bo jakby nie patrzeć tam, stawiać przyczepę, gdzie stoi ta samozbierająca i w ogóle, to jakby nie patrzeć, tam jest od cholery miejsca. No. Ale jakby nie patrzeć, to jakiś złom leży pełno krzaków, drzew. Myślę, że to też by można było kiedyś się tym zająć. I jakoś sobie to wszystko fajnie poogarniać. Dobra, tutaj syk. Chyba nie uda mi się sprasować. Podniesiemy sobie. Fajnie w ogóle on ma ten moment, jeżeli on chodzi na wałku, to nie ma tak, że od razu ruszy. Ma ten moment takiej chwili zawahania, ale rusza powolutku i dopiero takie szarpnięcie jest. Więc tutaj no, naprawdę na nasze ciągniki chyba nie mamy co narzekać, bo 60 to już tak realnie jeździ, że to jest szok. Może ile minut? 38? No, to jest w ogóle szok, jak to zleciało. Mówię, 40 minut odcinka dzisiaj będzie. Zrobimy sobie chociaż jeszcze te parę beleczek. No, więcej pasowania będzie u mnie na odcinku. No. Jak będę słowo, raczej się napasuję. Ja mówię, ja tam się cieszę, że udało mi się akurat dzisiaj tyle prac fajnie połączyć. Bo jakby nie patrzeć, no to mieszanie i zbieranie belek to taka dosyć. Ciekawe, czy Zetor by dał radę z tą pasą? Jeździłem z Sipmą. Generalnie ja napisałem, że 50 koni wymagane jest. Nie wiem, czy to... Sipma? No, nie, ta. Nie możliwe. No, dla mnie też nie. Ale jeździłem właśnie z Zetorem Sipmą i były momenty, że gdzieś jak była górka na tamtym polu, a wcale my nie mamy dużych górek, czyli takie można powiedzieć lekkie wzniesienie, no to niestety Zetor zwolnił aż do 3 km na godzinę, więc to nie byłoby sensu pracowania w ogóle takim zestawem. Tutaj moim zdaniem najczęściej będzie pracowała sobie 16, bo jeżeli będzie miał Zetor już turę, no to on będzie robił jakieś inne rzeczy. No.
więc tutaj spoczko. No, fajnie, jakby taki fajny tour i normalnie chwytak można było do tego założyć, to było spoko. Jestem ciekawy, czy są jeszcze taki, no, te chwytaki są taki do, zrobione do tych takich większych turów, tak wyglądają przynajmniej. Gdzieś taki fajny polski chwytak by poszukać. Ciekawe, czy coś takiego w ogóle jest ze sprzętu. Nie, no trzeba popatrzeć. Dzisiaj trzeba popatrzeć, czy jest jakieś ramię to na tył, bo jeden ten sezon, czy tam dwa byśmy się mogli przemęczyć przecież. Też by też fajnie to wyglądało. No właśnie mówię o tych drzewach tutaj, to wszystko wyciąć, ten płot zlikwidować i zobaczcie jeszcze jaki fajny kawałek, kurde, pola by był. No tutaj mówię, jak chce się pogadać, to ino siedzi w środku. Nic więcej. O. Co, nie słychać? No nie, jak już chwilę dalej byłem, widzisz, rozgadałem się, nie zwracam uwagi, bo przyzwyczaiłem się, jak się ze środku, to już słyszę to piskanie, nie? To jeszcze idzie w miarę jakoś. Ale nie, naprawdę pochwalić tutaj łapka w górę dla Brączusia, bo pięknie jest obcięte. Idealnie do prasowania, rzekłbym. Sobie fajnie mogę tutaj pojeździć. Kurwa, no piszę na napisanie w końcu kosze, nie, no to widzisz. Jakby nie było, to jest bardzo miło, o tej porze każdy pokosi bizonem sobie może, nie? A tutaj kurwa bizona na obrotach chyba przerywał. Ale słaby tu na poprzeczniaku było chyba. O, tam trochę słabszy, bo inna susza była to. No co, teraz zostaje nam do skoszenia tylko łubin. Tak, zostaje tylko łubin. Dobra, ja tu wywalę, żeby ci nie wywalać w tym całym przejeździe, co ty będziesz wracał. Dobra, wariaty, my sobie powoli będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że po takiej przerwie, nawet lekko dłuższy, bo zawsze tak twierdziliśmy od 25 do 35 minut, że na tej serii będzie naprawdę spoko. Także mam nadzieję, że taki lekko dłuższy odcinek wam się spodoba i to, co nam się udało ogarnąć w ogóle na tej serii. Także zostawcie łapkę w górę dla motywacji, dla poukładania jeszcze tak samo tej słomy, która tam widnieje na tym polu, gdzie byliśmy na samym początku odcinka, tak jak siana. Także tutaj zmotywujcie łapeczkami. Zapraszam już na dniach na Od Zera do mnie, na braci Pierdolins. I też myślę, że jak będzie tylko wolna chwila, już z Adasiem siadamy do tej naszej nowej serii, która naprawdę myślę, że was mega, mega wciągnie. Także co, do kolejnego odcinka wariaty, piękna belka dla was leci. Na razie, trzymajcie się, cześć!